Narodowe Czytanie to inicjatywa zapoczątkowana w 2012 roku jeszcze przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonkę. To wydarzenie kontynuowane jest do dziś, a przykładem tego jest chociażby wtorkowa wizyta żony prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Przybyłych gości przywitał starosta białobrzeski Sylwester Korgul. Dzisiaj dla nas cieszę się, że pomimo tak wielu spraw na temat tego kalendarza różnych spotkań, wydarzeń, zechciała Pani odwiedzić się na Państwowe Białobrzeskie, poznać specyfikę tego powiatu i będziemy mogli dzisiaj uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. W tym roku cały kraj czyta fragmenty książki Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Moralność Pani Durskiej. Taki performance przygotowali również uczniowie Białobrzeskiej Szkoły, który oczywiście rozpoczęła pierwsza dama. Chwilę z tyłu zostaje usta. Słychać zarówno znany człowiek, jak i z jednego miasta, wchodzi turystka w swoim rywalu. Jak Paryż! Jak Paryż! Skaranie może z tym tłumokiem. Do krów! Do krów! Nie do pańskich pieców. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie kłamie. Tegoroczne Narodowe Czytanie prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczęli 4 września. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. Ja bym bardzo chciała dziękować wszystkim za całość wydarzenia uczniowie szkoły uświetnili swoim występem tanecznym. Grupa taneczna Miszmasz powstała we wrześniu 2003 roku. W jej skład wchodzą uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych. Następnie pierwszej damie wręczono upominki z okazji tego wydarzenia, zarówno od personelu, jak i od uczniów szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia starosta powiatowy Sylwester Korgul oraz wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk wręczyli zegar własnoręcznie zrobiony przez jedną z mieszkanek powiatu. Dla przybyłych na tę uroczystość gości przewidziano coś na słodko. Nie zabrakło również rozmów z uczniami placówki. Na zakończenie Agata Kornhauser-Duda w towarzystwie dyrekcji szkoły, jak i przedstawicieli powiatu białobrzeskiego złożyła uroczysty wpis do księgi.